Rozpoczęło się spotkanie grupy 2. Mecz, który będzie decydował o pierwszym miejscu w tej grupie, czyli o tym, która z drużyn będzie miała lepszy przywilej przy doborze przeciwnika. Wiadomo, że zwycięzca danej grupy gra z drużyną, która w pozostałej grupie zajęła miejsce drugie, i na parkiecie ekipy Jantaru Ustka i Solnego Miasto Wieliczka. Drużyna Wieliczki jako gospodarz, dlatego od tego zespołu rozpocznę czytanie składów. W bramce z numerem pierwszym Mateusz Sroka, z jedenastką Jakub Jędra, z szóstką Piotr Cholewa, z ósemką Norbert Jaszczak, z dziewiątką Mateusz Reczulski, z dwunastką Bartłomiej Frasik, z trójką Jakub Wojtaczka, z czwórką Błażej Szczepanek, z dziesiątką Dawid Linca. Teraz właśnie ten zawodnik przy piłce, bliski zdobycia bramki, z trzynastką Mateusz Oleksy, z czternastką Paweł Salamon i z szesnastką Mateusz Motłoch. Trenerem drużyny z Wieliczki jest pan Marcin Pasionek. Teraz kolejna sytuacja pod bramką Jantaru Ustka. Drużyna ta występuje w koszulkach w biało-niebieskie pasy. Wojciech Przychoda w bramce z numerem pierwszym Michał Zborowski z piątką, z szóstką Maciej Tomas, ósemka Mateusz Żebrowski, dziesiątka Karol Czubak. I zawodnicy rezerwowi w tym spotkaniu, z ich tylko trzech, Bartłomiej Brzostowicz z numerem trzecim, z czwórką Maciej Dawid i z siódemką Sebastian Wasiuk. Trenerem drużyny z Ustki jest pan Janusz Rzeszutko. Teraz interwencja jednego z obrońców Jantaru. Sędziowie zakwalifikowali to jako przewinienie. Linca. Jeszcze jedna akcja drużyny Solnego Miasta. Będzie groźnie pod bramką Jantaru. Niepotrzebnie wszedł w ten dribbling grający z numerem 8 Norbert Jaszczak. W odpowiedzi groźnie było tym razem pod bramką Solnego Miasta. Jeszcze nie koniec akcji. Na szczęście dla zawodników z Wieliczki udanie interweniowali obrońcy. Kapitalne uderzenie z boku boiska Mateusza Reczulskiego i mamy rzut rożny. Jeszcze próbują zamknąć na własnej połowie boiska swoich rywali zawodnicy Solnego Miasta. Uderzenie i broni Wojciech Przychoda, a na bramkę Jantaru strzelał Błażej Szczepanek, zawodnik grający z numerem czwartym. Reczulski, Linca, ponownie Reczulski, Reczulski. Jeszcze jedno zagranie do kapitana Solnego Miasta. Piłka przechodzi nad poprzeczką bramki Jantaru Ustka. Zagranie do Czubaka. Ten już w polu bramkowym rywala. Sroka. Niedokładnie. I ponownie bramkarz Solnego Miasta. Linca. Reczulski. Nie może zagrać do własnego bramkarza, chociaż po drodze dotknął któryś z rywali piłkę. Sędziowie nie zakwalifikowali tego jako podwójne zagranie z własnym bramkarzem. Nie zostały naruszone przepisy gry. Piłka z boku dla Jantaru Ustka. Próba dogrania do Czubaka. Ten ładnie przyjmuje piłkę. Jeszcze jedna okazja. Nie ma. Mateusz Sroka obronił za pierwszym razem uderzenie Karola Czubaka. Później zbyt długo zwlekał zawodnik Jantaru Ustka i ostatecznie tylko rzut rożny.
zmiany w drużynie Wieliczki. Piłkę z boku ustawi Szczepanek. Sroka. Dokładnie do Jaszczaka. I jeszcze zawodnicy Solnego Miasta. Oleksy zagrał na prawą stronę do Szczepanka. Szczepanek, Jaszczak. Oleksy. Spokojnie piłka wycofana do tyłu. Jakub Wojtaczka. Przed chwilą teraz Oleksy i znów kapitalnie broni Wojciech Przychoda. Przyspieszył z piłką gracz Solnego Miasta. Mateusz Oleksy zdecydował się na uderzenie, które wybronił Wojciech Przychoda. Jeszcze raz Oleksy. Wojtaczka. Teraz Szczepanek. Out dla drużyny Solnego Miasta. Strata piłki. Czubak. I mamy bramkę 1-0. Mateusz Żebrowski, zawodnik grający z numerem 8, zdobywa gola dla swojej drużyny. Jantar Ustka prowadzi 1-0 w 4 minucie i 5 sekundzie pojedynku z Solnym Miastem Wieliczka. Wojtaczka do Oleksego. Jeszcze raz zagranie do Jaszczaka. Ten świetnie poradził sobie z rywalem. Na chwilę się zawahał, zagranie do boku i mamy wyrównanie. Błażej Szczepanek. Dokładne podanie od Norberta Jaszczaka i z najbliższej odległości pokonuje Wojciecha Przychodę. 20 sekund potrzebowali futsaliści Solnego Miasta, aby wyrównać stan pojedynku meczu z Jantarem Ustka. Błąd. Szczepanek, Jaszczak. Jaszczak zablokowany. Oleksy. Szczepanek. Jaszczak. Teraz troszeczkę dalej od bramki rywala. Oleksy. Szczepanek. Ładnie obrócił się z piłką. Jaszczak. Bliski do grania piłki do Szczepanka. Oleksy. Wojtaczka. Oleksy. Zejście do środka. Wojtaczka. Jaszczak. Tyłem do bramki. Niedokładnie. Jeszcze przy piłce zawodnicy Wieliczki. I spokojnie do tyłu. Szczepanek. Znów zagranie do Jaszczaka. Ten do Oleksego. Wojtaczka. Oleksy. Ponownie Wojtaczka. Szczepanek. Zdołał się obrócić z piłką. Oleksy. Minął rywala. I niecelnie. Daleki wyrzut. Przychoda. I w ostatniej chwili uprzedzony Maciej Dawid. I to jeszcze ten zawodnik jako ostatni dotknął piłkę. Od bramki wznowił Mateusz Sroka. Wojtaczka, Oleksy. Jaszczak. Obrócił się już przodem do bramki. Jaszczak wypychany przez rywala i ostatecznie całą sytuację wyjaśnił Bartłomiej Brzostowicz. Jeszcze raz Jaszczak. Jaszczak i broni po raz kolejny Wojciech Przychoda. Piłka już ustawiona w narożniku boiska. Wycofanie do Motłocha. Wojtaczka. Jaszczak. Jaszczak. I w ostatniej chwili całą sytuację wyjaśnia zawodnik Jantaru Ustka. Na parkiecie widzimy również Jakuba Jędrasa z 11 w drużynie Solnego Miasta. Jaszczak traci piłkę. Teraz indywidualna akcja, ale spokojnie łapie futsalówkę Mateusz Sroka.
Jaszczak. Jędras do tyłu. Wojtaczka mija swojego przeciwnika, faulowany i będziemy mieli rzut wolny dla Solnego Miasta. Jest to drugie przewinienie Jantaru w tej części spotkania. Spokojnie, wymiana piłki, Wojtaczka, Matłoch, Jędras, Matłoch, Wojtaczka. Matłoch, lewa noga, trafia w plecy Michała Zborowskiego, jeszcze przy piłce zawodnicy Solnego Miasta, Jaszczak, Wojtaczka i obok słupka. Rośnie przewaga Solnego Miasta Wieliczka. Uprzedzony Maciej Dawid. Do piłki podbiega Tomasz. Jest tutaj również Bartłomiej Brzostowicz. Piłka poza boiskiem. Jeszcze raz Jantar z autu. Teraz prośba do sędziego o przesunięcie przeciwnika. Nie zrozumiał się całkowicie Tomasz z Czubakiem. Piłka wyszła po drugiej stronie boiska na aut. Teraz błąd ekipy Solnego Miasta. Tomasz traci piłkę. Jędras rozpędza się. Doszedł do niej Matra. Jaszczak jeszcze. Jaszczak. Tym razem za bardzo i za długo zwlekał Jaszczak z dograniem piłki. Lepiej ustawiony był po prawej stronie boiska jego kolega Mateusz Motłoch. Tam trzeba było zagrać piłkę. Pewnie bliższe zdobycia bramki byłby wtedy gracz 16. Motłoch, teraz się Jaszczak odwdzięczył swojemu współpartnerowi i mamy 2-1. Dokładne zagranie Norberta Jaszczaka do Mateusza Motłocha i 2-1 prowadzi Solne Miasto Wieliczka. Teraz Czubak w pojedynku z kapitanem Mateuszem Reczulskim, górą gracz Solnego Miasta. Walczą o piłkę zawodnicy z Szanowa. Teraz wyjaśnił wszystko jeden z obrońców Jantaru, Czubak. Będzie groźnie, ale spokojnie Mateusz Sroka. Reczulski. Motłoch do tyłu, do Sroki. Ten dosyć ryzykownie, ale łapie piłkę jeszcze w boisku. Ponownie Reczulski. Nieudana próba uderzenia z dystansu kapitana Solnego Miasta. Daleki wyrzut do Czubaka, ten głową, ale nie dał się zaskoczyć Mateusz Sroka. Tutaj walka Jaszczaka z Brzostowiczem. Teraz po drugiej stronie boiska Czubak z Reczulskim przegrywa pojedynek. Jaszczak w narożniku boiska. Piłka dla Solnego Miasta. Jędras, Reczulski, Jaszczak z powrotem do Reczulskiego, Jędras i broni Wojciech Przychoda uderzenie Mateusza Motłocha. Dogranie z rzutu rożnego, piłka wyszła poza linię boczną boiska, aut dla Jantaru Ustka. Na boisku widzimy Michała Zborowskiego. Teraz Karol Czubak ładnie sobie poradził z Reczulskim. Chociaż kapitan drużyny Solnego Miasta wyjaśnił całą sytuację, wybił piłkę poza boisko. 2 minuty i 18 sekund do zakończenia pierwszej połowy pojedynku pomiędzy Solnym Miastem Wieliczka a Jantarem Ustka. 2-1 prowadzi drużyna z Wieliczki. Jeszcze akcja na połowie Solnego Miasta. Zborowski pozwolił piłce opuścić boisko.
do Czubaka. Czubak przyjął piłkę, jest tyłem do bramki, próbował piętą zaskoczyć Mateusza Srokę. Ten jednak czujnie na linii bramkowej. Jaszczak do Motłocha. Motłoch blokuje jego uderzenie w ślizgiem Zborowski. Zmiany w drużynie Solnego Miasta Wieliczka. Na parkiet szedł Błażej Szczepanek. Ponownie zawodnik ten rozpoczynał spotkanie w pierwszej piątce. Ryczulski traci piłkę. 2 na 1. Będzie teraz bramka dla Jantaru. Nie ma. Kapitalnie zrobił to Mateusz Sroka. Przewidział, że piłka trafi do Karola Czubaka, wybronił sytuację sam na sam. Jeszcze jedna okazja, jeszcze jedna kapitalna obrona Mateusza Sroki. Świetny pojedynek i świetny mecz tego golkipera Solnego Miasta Wieliczka. Zborowski. Żebrowski, nie ma faulu. Ryczulski do Jaszczaka. Udany powrót Zborowskiego. Teraz o przerwę poprosił trener Solnego Miasta Wieliczka. Mamy chwilę przerwy. Pomimo tego, że obie ekipy mają zapewniony udział w 1/4 finału, jesteśmy świadkami bardzo ciekawego widowiska. Wiele sytuacji podbramkowych. Pod jedną i pod drugą bramką 2-1 prowadzi Solne Miasto, choć przed chwilą dwukrotnie Mateusz Sroka uratował swój zespół przed utratą bramek. Po drugiej stronie boiska również świetnie między słupkami spisuje się Wojciech Przychoda. Syrena wzywająca zawodników na powrót na parkiet. Grę wznawiają zawodnicy Solnego Miasta Wieliczka na połowie rywala, a do końca pierwszej części meczu minuta i 13 sekund. Ryczulski próbował zagrać piłkę w kierunku bramki, przy okazji faulował kapitan Wieliczki. Jeszcze sytuacja bramkowa, Czubak świetnie odnalazł po lewej stronie boiska swojego współpartnera, ale po raz kolejny pewnie w bramce Mateusz Sroka. Kolejny daleki wyrzut do Czubaka. Teraz Czubak walczy z Mateuszem Oleksym. Lepszy zawodnik Wieliczki. Szczepanek. Ryczulski. Ładna akcja tego zawodnika. Jeszcze raz zagranie do Szczepanka. Ten obraca się z piłką w kierunku bramki. Paweł Salamon z daleka i broni Wojciech Przychoda. Czubak i znów w pojedynku z Oleksym. Po raz kolejny górą obrońcy Solnego Miasta. Ostatnie 10 sekund pierwszej części spotkania. Nadal 2-1 dla Solnego Miasta Wieliczka. Zborowski do Żebrowskiego. Będzie jeszcze rzut rożny na 3 sekundy przed zakończeniem pierwszej połowy spotkania. Zagranie do Czubaka, ten jeszcze zablokowany. Reklamują rękę zawodnicy Jantaru Ustka. Leżący na parkiecie Paweł Oleksy, ich zdaniem, zagrał piłkę ręką. Sędziowie podjęli jednak inną decyzję. Nie przerwali gry i mamy koniec pierwszej połowy spotkania.
Za chwilę rozpocznie się druga część spotkania w rywalizacji grupy drugiej. Solne Miasto Wieliczka prowadzi 2-1 z Jantarem Ustka, a stawką tego pojedynku jest pierwsze miejsce właśnie w grupie drugiej. A drugą część rozpoczęli zawodnicy Wieliczki. Szczepanek. Na parkiecie pojawił się ponownie Dawid Lińca, a także Jakub Wojtaczka. Szczepanek. Oleksy. Wypychany przez przeciwnika. Poradził sobie Oleksy. Świetna indywidualna akcja tego zawodnika. Lińca. Zejście do środka. I wyjaśniła wszystko powracający na własną połowę boiska Maciej Dawid. Przed chwilą byliśmy świadkami świetnej indywidualnej akcji Pawła Oleksego. Niestety dla jego zespołu koledzy nie potrafili wykończyć jego indywidualnych umiejętności. Szczepanek, Lińca, Wojtaczka, Oleksy, Oleksy. Jeszcze próbuje minąć rywala, teraz bardziej skoncentrowany Zborowski. Lińca z własnym bramkarzem, Sroka. I Zborowski piłkę wybija głową poza linię boczną boiska. Już wznowili grę futsaliści Wieliczki, Lińca. Dobrze blokowany przez Brzostowicza. Sroka. Zbyt mocne zagranie i nie opanował piłki Oleksy. Tym razem daleki wyrzut do Czubaka. Tam poradził sobie z przeciwnikiem Wojtaczka. Mateusz Oleksy. Tym razem traci piłkę gracz Wieliczki. Świetnie w defensywie zachował się Zborowski. Czubak. Czubak. Chciał sobie przełożyć piłkę na prawą nogę. Uprzedził go Wojtaczka. Lińca. Szczepanek. Oleksy. Jeszcze raz indywidualna akcja Oleksego i tym razem uderzenie mija słupek bramki Jantaru Ustka. Sędziowie najpierw wskazali, że to bramkarz Jantaru będzie wznawiać grę. Po chwili zmienili swoją decyzję. Mieliśmy rzut rożny. Jeszcze raz przy piłce futsaliści Solnego Miasta. Wycofanie do tyłu Wojtaczka. Indywidualna akcja tego zawodnika. Szczepanik. Sroka, Lińca. Szczepanek z powrotem do Wojtaczki. Lińca przegrał piłkę na prawą stronę do Szczepanka. Tam Oleksy, Mateusz Oleksy, Szczepanek. Świetna akcja. Nadal Szczepanek przy piłce, zawahał się niepotrzebnie. Lińca mogli szybciej wykończyć tą sytuację zawodnicy Solnego Miasta. To już druga taka akcja w tej części spotkania, gdzie Lińca nie potrafił wykończyć dogrania swoich kolegów. Teraz faulowany gracz z numerem 10 i będziemy mieli pierwszy rzut wolny w tej części spotkania. Spory rozbieg od piłki. Czubak w murze. Piłka mija minimalnie bramkę drużyny z Ustki. Zdecydował się na uderzenie. Mateusz Oleksy nie bardzo wiedział, co zrobić z tą piłką i piłka minęła bramkę rywala. Spokojnie Wojtaczka w obronie. Bez problemu poradził sobie z Dawidem. Widzimy na parkiecie Norberta Jaszczaka. Szczepanek zdołał złapać piłkę jeszcze na boisku. Jaszczak świetnie próbował odnaleźć Szczepanka.
ten jednak uprzedzony przez Brzostowicza. 9 minut do zakończenia tego spotkania. Zagranie piłki do Jaszczaka. Jaszczak. Jeszcze przy piłce Jaszczak. I broni Przychoda. Taki niesygnalizowany strzał Norberta Jaszczaka z bliskiej odległości mógł zaskoczyć bramkarza Jantary Ustka. Ten jednak sobie poradził i tylko róg. Zbyt mocne dogranie piłki. Szczepanka do Jaszczaka. Aut dla Jantaru. Próba dogrania piłki do Czubaka. Jaszczak. Wojtaczka rozpędza się z piłką. Wchodzi na połowę przeciwnika. Jaszczak i gol! Świetna akcja Jakuba Wojtaczka. Dogranie do Jaszczaka, a ten z najbliższej odległości pokonuje Wojciecha Przychodę. Solne Miasto Wieliczka prowadzi już 3-1. Tym razem faulował Norbert Jaszczak. Zapisujemy na koncie Wieliczki pierwsze przewinienie w tej połowie. Czubak obraca się z piłką. Dobrze go blokuje Wojtaczka. Teraz niesygnalizowane uderzenie i mamy bramkę. W krótki słupek przymierzył Mateusz Żebrowski i drużyna Jantaru Ustka łapie kontakt z przeciwnikiem. Wieliczka prowadzi już tylko 3-2. Błyskawiczna odpowiedź drużyny Jantaru na bramkę Wieliczki. Szczepanek. Wojtaczka. Szczepanek. Tutaj niedokładne zagranie piłki. Jędras jeszcze walczy z Jaszczakiem o to, żeby przejąć z powrotem piłkę. Zdaniem sędziów Jędras faulował strzelca drugiej bramki dla Jantaru Ustka Żebrowskiego. I kolejne przewinienie na koncie Solnego Miasta. Już jesteśmy pod bramką Solnego Miasta, ale piłka wraca na połowę Jantaru. Brzostowicz szuka Czubaka. Piłka chyba za bardzo podniesiona do góry. Miał problem z opanowaniem jej gracz Jantaru Ustka. Brzostowicz głową. Żebrowski. Tomas traci piłkę. Sędzia wskazuje Jędrasowi, skąd ma rozpocząć grę. Wojtaczka. Bardzo długo w tej części spotkania przebywa ten zawodnik na boisku. Tym razem Szczepanek troszeczkę przesadził z odegraniem piłki. I aut dla Jantary Ustka. Piłka wgrana w pole bramkowe. Czubak. Przeskoczył go Szczepanek. Próba szybkiego ataku, ale świetna interwencja w obronie Brzostowicza. Wojtaczka, Sroka. Zbyt krótkie wybicie piłki. Jeszcze teraz akcja. Czubak. Żebrowski i będzie rzut rożny. Próbował Brzostowicz, ale niecelnie uderzył lewą nogą na bramkę rywala. Piłka jednak wyszła poza linię boczną. Czubak. Czubak! Bardzo bliski zdobycia bramki zawodnik Jantaru. Piłka ociera się o poprzeczkę i nie ma wyrównującego trafienia. Teraz jesteśmy po drugiej stronie boiska. Tutaj Jędras walczy o piłkę. Wycofał ją do Szczepanka. Tam już w polu bramkowym Jaszczak. Walczy o pozycję z Brzostowiczem. Jędras. Szczepanek. Jeszcze raz Jędras. Jaszczak w narożniku boiska. Szczepanek. I spokojnie do tyłu. Było groźnie przed chwilą pod bramką Jantary Ustka. Szczepanek. Wojtaczka. Świetnie wyprzedził swojego rywala Brzostowicz.
Sroka do Jaszczaka, ale za mocne zagranie piłki i drużyna Jantaru Ustka za chwilę wznowi grę z linii bocznej boiska. Zborowski. Tym razem gracz Jantaru za mocno do swojego współpartnera. Powrócił na boisko kapitan Solnego Miasta Mateusz Ryczulski. Jędras. Ryczulski. Jędras. Spokojnie rozgrywają piłkę zawodnicy Solnego Miasta. Ryczulski do Jaszczaka. Ten świetnie odegrał do Jędrasa. Jeszcze raz Jaszczak. Minął rywala. Wycofanie do Ryczulskiego. Szeroko ustawił się Sroka. Teraz wzdłuż linii. Na wszelki wypadek Maciej Tomasz wybija piłkę poza boisko. Szczepanek z Jędrasem. Ryczulski. Jaszczak już nie dojdzie do tego podania. 4,5 minuty do zakończenia spotkania. 3-2. Solne Miasto Wieliczka prowadzi z Jantarem Ustka. Przypominam, że obie ekipy walczą o zwycięstwo w grupie drugiej. Awans do ćwierćfinału zapewniły sobie w poprzedniej rundzie spotkań grupowych. Jak na razie bliżsi celu zawodnicy z Wieliczki. Ryczulski. Motłoch. Szczepanek z powrotem do Motłocha. Szczepanek, świetnie interweniował Maciej Tomasz. Ryczulski, Motłoch. Sroka. Motłoch. Pokazał się w środku boiska Szczepanek, do niego zagrana piłka. Próba indywidualnej akcji Szczepanka i w ostatniej chwili uprzedzony przez Zborowskiego i w dodatku piłka przed opuszczeniem boiska odbiła się od Szczepanka i aut dla Jantaru Ustka. Dawid wypuścił piłkę za daleko, puszcza ona pole gry. Niespełna 4 minuty do zakończenia spotkania. Zakończy się również rywalizacja w grupie drugiej Mistrzostw Polski w futsalu kategorii do lat 18. Szczepanek, Motłoch, Ryczulski. Spokojnie rozgrywają piłkę, nie śpieszy się futsalistom z Wieliczki. Szczepanek, Motłoch, Ryczulski. Szczepanek. Z powrotem piłkę odgrywa na własną połowę boiska. Motłoch do Jaszczaka. Ten zdołał opanować piłkę. Jeszcze walczy o nią ze Zborowskim. Ostatecznie aut dla Solnego Miasta. Ryczulski do Szczepanka. Ten do Jaszczaka. Jaszczak podniósł piłkę do Motłocha. Wycofanie futsalówki do Sroki. I za mocne podanie do Jaszczaka. Żebrowski. Zborowski. Jeszcze raz Żebrowski, atakowany przez Szczepanka, nic nie było zdaniem sędziów. Ryczulski czeka, aż pokażą się jego koledzy, niedokładne zagranie piłki. Dawid i piłka opuszcza boisko.
Reczulski ustawił już piłkę na linii bocznej, niedokładne zagranie. Czubak stracił piłkę, nie zdołał jej opanować. Na boisku pojawił się Paweł Salamon. On teraz walczy o piłkę z Żebrowskim. Żebrowski. I będzie bramka! Świetne dogranie Żebrowskiego do Czubaka i mamy remis 3-3. Minuta i 45 sekund pozostało do końca spotkania. Nie upilnował najpierw Żebrowskiego Salamon, a później pozostawiony bez opieki w polu bramkowym Czubak z najbliższej odległości pokonał Mateusza Srokę. Jeszcze jedna akcja Jantaru. Rzut rożny. O czas poprosił trener Jantaru Ustka, pan Janusz Rzeszutko i jego zespół zdołał odrobić dwubramkową stratę, wyrównał. W tej chwili mamy rezultat 3-3. Taki wynik na pewno premiuje w kontekście walki o pierwsze miejsce drużyny Jantaru. Jeżeli drużyna z nad Bałtyku nie straci już bramki w tym spotkaniu, zwycięży rywalizację w swojej grupie. Wydawało się, że kontrolują to spotkanie futsaliści Solnego Miasta. Prowadzili przez chwilę nawet dwoma bramkami. Kolejne okazje niewykorzystane przez futsalistów Solnego Miasta i ostatecznie na niespełna dwie minuty przed końcem mamy remis. Teraz dokładne podanie Oleksy. Oleksy broni bramkarz Ustki jeszcze dobitka, ale na linii strzału znalazł się kapitan Karol Czubak. Teraz przyspieszają zawodnicy z Wieliczki. Jeszcze dogranie do Oleksego. Koło słupka uderzenie zawodnika Solnego Miasta Wieliczka. Na parkiecie również pojawił się Piotr Cholewa. Teraz wysoki pressing, zdaje się, zastosują zawodnicy Wieliczki. Cholewa, Linca, Reczulski traci piłkę. Sroka. Znów za mocne podanie do swoich współpartnerów. Błąd teraz Tomasa, naprawiony przez Brzostowicza, ale z kolei myli się gracz z numerem trzecim. Reczulski, będzie bramka Linca. Kolejny raz zawodnik z numerem 10 nie decyduje się na strzał dopiero teraz, ale spokojnie piłkę łapie Wojciech Przychoda. Jeszcze jedna akcja i w odpowiedzi Czubak trafia w Mateusza Srokę i nadal 3-3. To już ostatnie sekundy tego spotkania. Przychoda troszeczkę ryzykownie. Na jego szczęście nie wykorzystali tego błędu przeciwnicy. Cholewa przeczytany przez Brzostowicza i tylko out. 13 sekund do końca spotkania. Blisko bramki Jantaru Ustka, Reczulski. Jeszcze Cholewa i spokojnie przypilnował pierwszy słupek Wojciech Przygoda. Odbija piłkę na rzut rożny. Nagranie do tyłu. Linca. Już chyba nie zdążą oddać strzału na bramkę zawodnicy z Wieliczki. Końcowa syrena spotkania. Jantar Ustka remisuje z Solnym Miastem Wieliczka 3-3. Bardzo ciekawy pojedynek, obfitujący wiele sytuacji bramkowych. Ostatecznie kończy się sprawiedliwym podziałem punktów. A za chwilę przejdziemy do rywalizacji w grupie.